ciężko zmierzyć. Dobra. Jedna minuta na 5 PSI. Coś takiego tu wychodzi. 1 minute, 5 PSI. And you see, it's getting hot. Dymiło się coś. Tak to fajne, bo nawet nie trzeba było wyciągać całego, tylko troszeczkę węża. I z tej strony, i z tej, ten jest dosyć długi. No, chyba ze 3 metry. No, także to jest duży plus. Ale ja wiem, powiem wam, że myślałem, że 60 litrów na minutę to szybciej będzie, nie? No i rozłączenie. You disconnect. No, trzeba nakręcać i w tym momencie, jak się wykręca, to przez powiedzmy 2 sekundy słychać takie syczenie, tak? Także nie mamy dokładnie, musimy napompować więcej, tak? No i potem trzeba by coś, czymś innym zmierzyć, żeby wiedzieć, ile mamy tak naprawdę ciśnienia, ile nam przez te 2 sekundy tam zejdzie, no. Także takie drobne niedogodności. Ogólnie no fajne, takie leciutkie, no dosyć. Podobno ma wszystko 3 kilo, nie? Ale tak się wydaje, jakby 2. Końcóweczki do piłki. Do piłki tam, nie wiem, do balonów, czy tam do czegoś takiego. No. Tego żółtego węża jest 5 metrów, także kurde, na pewno wystarczająco. Ale co, dymi się, tak? Dymiło się na początku. Znaczy, jak napompowałem jedno, koniec jednego koła, zacząłem pompować drugie, tak? No trzeba poczekać 10 minut. 10 minut pracy, 10 minut odpoczynku, coś takiego jest, no ale nie wiem, czy tego nie oddam. W każdym razie, to moje stare to jedno pompowało 10 minut jedno koło. Dobra. To takie sam wymyśliłem, żeby sobie, żeby nie brudzić, no ale jest, no. Praktycznie zero. A więc chciałem zobaczyć, ile czasu zajmie do 50 PSI. Jest 48. Nagrywam. Zobaczmy. Czas start. To pokazuje. O, teraz pokazuje mniej. Jestem ciekawy. Włączymy w takim razie jeszcze. Pokazuje, ten stary pokazuje 50, czyli śmiesznie pokazuje. Zobaczymy, ile jest w rzeczywistości. Tutaj tym przyrządem. A więc mamy ponad 50. Ja tu mam taki przyrząd, że mogę wyzerować albo spuścić. O, do 50.
I już. Czyli jest teraz 50 PSI. A ten przyrząd nie jest zbyt dokładny. Widzimy, że jest ciut mniej. Jest poniżej, także pokazuje troszeczkę mniej za każdym razem. Jak widać, ale pompuje bardzo szybko, pokazuje kilka PSI mniej niż ten. Ja temu jakoś bardziej ufam. A więc podsumowując, to przyszło już i tak, jak widzicie, używane. Podejrzewam, że ze względu na ten miernik, który pokazywał mi około 5 PSI więcej niż normalnie, jaki jest minus tego urządzenia, to jest przede wszystkim to, że musicie nakręcać, tak? A i żeby tego nie robić i żeby się nie męczyć, to ja tutaj dokupiłem taki za kilka funtów, kupiłem 3 i dzięki temu mogę nacisnąć, nałożyć na kółko i pozwala mi to na szybki montaż i demontaż. Dobra, następnym minusem, czyli to jest fajna rzecz, trzeba dokupić. Oczywiście jak tego nie ma, możemy sobie napompować balony. Jest szybki. I co jeszcze? Tutaj widzicie do tego czerwonego kabla. To ja mam może niecałe 2 metry. Ja oczywiście obciąłem i dokupiłem 5 metrów. I tutaj sobie dolutowałem. W każdym razie najważniejsze jest to, że działa. I jestem z tego zadowolony, także taka długość to jest w sam raz, aby nie naciągać tego węża, bo to jest takie dosyć niewygodne. On się tam może do 2 metrów delikatnie naciągnie, a potem on się naciąga bardziej, ale już tak jest niewygodnie, widzicie, przesuwa się tam. To jest takie uciążliwe, także z tym, z przedłużeniem o 5 metrów jest bardzo wygodne i można sięgnąć na luzie do tylnego kółka. Można także ja dokupiłem sobie ten przyrząd po to, żeby sobie w ogóle, żeby sobie sprawdzić ciśnienie w kołach przed pompowaniem. Warto tam dopompować sobie, nie wiem, do 60, a tym po prostu naciskając można sobie spuścić powietrze. No i tyle. Ogólnie ja kupiłem tą pompkę wcześniej i ze względu na to, że miałem inną, słabszą, która miała 60 litrów na minutę, on tutaj sobie chodził kilka minut, chyba 3 minuty, żeby dopompować jedno koło. I to jest dosyć męczące. W każdym razie ten pompuje moment, w ciągu minuty macie napompowane, czy półtorej, od 0 do 50 PSI macie pewność, że takiego wana możecie napompować praktycznie w ciągu
5 minut całego od podstaw, od zera. Także dla mnie najważniejsze jest to, że tutaj jak widzicie, o, ma 150 litrów na minutę, 150 PSI i to się sprawdza. Jaka jest zaleta tego? Jest tylko taka, że szybko pompuje i cicho chodzi. Reszta daje wiele do życzenia, może inny tutaj przyrząd do mierzenia, jakby może tutaj, może inny wąż i tyle. W każdym razie 20 funtów niecałe, 18 chyba kosztowało mnie 5 metrów węża, węża, kabla i tyle. Także ogólnie mogę powiedzieć, że dokupiłem, kiedyś oddałem, a teraz zapłaciłem 85 funtów za ten nowy. No nowy, zawsze przychodzą, jak widzicie, używane, z tym się trzeba liczyć, że ktoś go otworzył, pewnie oddał i ten, ja już się z tym nie będę męczył, bo zdarzyło mi się tak, że miałem, złapałem kapcia i musiałem użyć mojej takiej najtańszej pompki i zajęło mi pompowanie jednego koła chyba 12 minut, zanim się napompowało, a hałasu tu było tyle, że aż wstyd po prostu robić zadymę sąsiadom tutaj. A tutaj powiem wam, że pompowałem sobie kółeczka bez włączenia nawet silnika. Nie wiem, czy to jest takie bardzo szkodliwe dla akumulatora, ale jak brakuje około tam 5 czy 10 PSI, to jest kwestia dosłownie 30 sekund niecałe. Także spokojna, cicha operacja i tyle. No, mam nadzieję, że wam się przyda. Że wam się przyda ta informacja. W każdym razie moje luty tutaj, jak widać, no, są zabezpieczone. Kupiłem kabel. Ten kabel jest do 40 amper, a więc kabel kupiłem 5 metrów 4,5 mm i widzę, że to jest ok. No dobra, to tyle z ciekawostek i już. I want to pump this one from there to there is quite enough. That's good to have a longer cable. Znaczy, po polsku teraz chciałem powiedzieć, że ta długość to już wystarcza elegancko. Zobaczymy tutaj, bo miałem mało. To jest 25, 35. Troszeczkę jeszcze tak. Dobra, a więc sprawdźmy to jeszcze. Po wyłączeniu jest... Czekaj, 40-45, tak? O, tego nie lubię, takiego naciągania. Jest, pokazuję teraz dokładnie, tam było 45 po wyciągnięciu i tu jest 45, tak? Zrobimy 40.
Jest. Także taki był mój plan, żeby przedłużyć ten kabel i mieć święty spokój. Także to wszystko w temacie.